Godzina? Pierwszy raz na Wiśle w tym roku. A godzina to za 15. Czwarta. Gdzie? Ale widno, co nie? 21 maja, Wisełka dzisiaj. Zobaczymy. Może nie będzie ryb, ale pogoda jest przepiękna. Cieplutko. 14 stopni. Piotrek rozkłada już pierwszą wędkę. Mieszamy zanętę. No i zobaczymy, co w tej wodzie siedzi, tak? Pierwsze branie Piotrka, jeszcze ciemno. Jest coś? O, proszę, pierwsza rybka, jakaś długa. Co to? Nie jest? Mów, że ukleja. Nie, panie Piotrek, to jest certa. To jest certa, pierwsza certa w tym roku, ale niewymiarowa. Wypuszczamy. Tak, dokładnie. Wszystkie ryby dzisiaj do wody. Czekaj, ją przyświecę, zobaczymy chociaż. A to czekaj. Lampą? Tak. Jakby ktoś się pytał, to certy w Wiśle już się obudziły. Weź, pokaż ją drugą stroną. Takie maleństwo, że... A, maleństwo, no ale... Ale certy już są. Ktoś nie wie jeszcze, jak wyglądają rozpióry. Są ryby, które łowimy na Wiśle. To rozpiór wygląda dokładnie tak. Długa płetwa do samego ogona praktycznie. Leszczowi się kończy mniej więcej w tym miejscu. A rozpiór ma całą długość. Piękne rybki. Rąpik. Ale grubawy, co? Chyba się najedł zanęty. Czerwonego. Patrzcie ładnie tego krąpika. No coś się dzieje, co nie? Na czerwonego. Na czerwonego, tak? Na robaka. Ładny. Ja tam pinko zaślepiłem, żeby... A, dokładnie. Wiślany krąpik. Ryba jest. Ty. Leszczyk. Leszczyk ładny. No i daj. Nie. Dawaj. A weź, ja nie mogę pociągnąć, bo ta wędka. No dobra, to ja wejdę po niego. O, jest. Czekaj, nie podnoś się. Jest, Piotrusia Leszczyk. Dobra. Połóż te wędki, wiesz. No proszę, Piotrusia Leszczyk. Piotrek. I do wody. Dzisiaj zanęta przygotowana specjalnie pod Leszcza.
Jest to zanęta gruboziarnista, już rozrobiona. Na razie z Piotrkiem łapiemy tylko małe ryby. Są to krąpie, rozpióry i niewielkie certy. Oczywiście pamiętając o okresie ochronnym na certy i inne ryby. No co, zobaczymy, połapiemy gdzieś do godziny 10 i zobaczymy, jak jeżeli nic nie będzie, no to się będziemy zwijać oczywiście. Coś tam się dzieje, cały czas coś puknie na wędkę. Wędkarzy zaczyna być coraz więcej na Wiśle. Jest godzina, która Piotrek? 5.47. Za 10.06. Pogoda jest fajna, cieplutko. Kurtki nie są potrzebne dzisiaj, także można sobie posiedzieć śmiało. Podejrzewam, że koło godziny 7-8 będzie już takie słońce, że można będzie siedzieć w krótkim rękawku. Asekuracja. Szkoda, że zestawu i szkoda ryby. Pierwszy w tym roku krąpik, ale taki już fajny. Taki około 25 cm. Gruby, spasiony. O. Bryka. Gruby, spasiony, krąpik. Tak, do ręki. Po 25 będzie miał, co nie? Tak. No dobra, dobra. Nie daj mu skakać. Kolejny. Mały, leszczyk. Wielki leszczyk, on ma ze 25-30 cm. Coś się zaczyna dziać, woda się ociepla, ryby się pokazują. Pogoda fajna, słońce wstaje. Można połapać. Idę. Ciągnąć. Kolejny niewielki krąpik wiślany. Mhm. Rybki przyjemne, bardzo waleczne. Ach, nieduży krąpik. 20 cm. To tam, Michał, dużo go ciągniesz. Tam tu się doczekaliśmy chyba. Leszczyk? Pewnie tak. Ewentualnie. 8.30 równo. Coś dużego, nie? Coś. Podnieść nie może. Pokaż. Wpadły krąg. Takie czerwonawe płetwy. O, taki ładny krąg. Bardzo ładny. Taki krąpik już ładny. Około 30 cm. Wiślany krąpik. Bardzo fajna rybka waleczna. Fajny. Czekaj, jeszcze zdjęcie ci zrobię. Co? Zdjęcie ci zrobię. Mamy godzinę 9. Brania cały czas są. No niestety to nie są leszcze, na które czekaliśmy z Piotrkiem.
pokazują się krąpie. Fajne krąpie, takie do 30 prawie centymetrów. Niewielkie certy. Co się zdarzyło rano. I kilka rozpiórów. Także nie jest źle. No, ale zawsze mogło być lepiej. Ta zanęta fajnie pracuje. Fajne efekty na nią. Co chwila, można powiedzieć, są brania. Cieplutko to, nie? Piotrek, ile jest? 17 stopni jest o godzinie 9, także jest bardzo fajnie w Warszawie. No ale tych leszczy się na razie nie doczekaliśmy. To jest pierwszy wypad nad Wisłę. Rybki jakieś tam są. Coś tam pracuje w wodzie. Ale jeszcze musimy poczekać. Także łowimy dalej, zobaczymy. No Michał przyciął. Nie gadaj. Leszcz mały. Ale stamtąd nie ja walczy. Ja tak ciężko się ciągnęło, bo ciągnęłem drugą wężę. Ale leszcz. Mhm. 20 parę centymetrów. Mhm. Idzie. Zobaczcie, jakie krąpie. Wiślane krąpie. Prawie jak płotka, co? Czerwone płetwy. Piękne. Ładna ryba. Tu kiedyś był dziabnięty, kiedyś był. Przez drapieżnika. Tak. Ale zaraz wypniemy krąpika. Kończę, bo mam branie. Dochodzi 10, powoli się zwijamy z nad Wisły z Piotrkiem. No dzisiaj co, tylko małe leszczyki, małe krąpiki, kilka na początku cert niedużych i kilka małych rozpiórów. Szału nie było, pogoda ładna. No zwijamy się, tak Piotrek? Nie ma co siedzieć nad wodą. Trochę czasu spędzić z rodziną. Tyle. Trzymajcie się, na razie.